Stacja Łączność. Obwód w sieci marzeń. Witam. W dzisiejszej audycji premier filmowych chciałbym przedstawić Wam 5 nadchodzących premier, które wejdą na ekrany kin. Pierwszym filmem, jaki przedstawię dzisiaj, będzie to Pentameron. W filmie chodzi o to, że pewna kobieta jest gotowa zrobić wszystko, aby osiągnąć swój cel. Chce urodzić syna. Popada w szaleństwo jej mąż, nieobliczalny król, oddaje rękę swojej pięknej i niewinnej córki zdeformowanemu olbrzymowi. Dwie tajemnicze siostry zabiegają o względy lubieżnego władcy. Stawką są wieczna młodość i nieustające piękno, a wygrać może tylko jedna z nich. W każdym człowieku kryje się potwór. Film zdobył 2 nominacje do Oscara. Paranormal Activity, inny wymiar. Seria Paranormal Activity jest już od kilkunastu lat na naszych ekranach i zarobiła dotąd na całym świecie ponad 800 milionów dolarów. Jest to kwota przekraczająca 40-krotnie budżet wszystkich filmów z serii. Wydaje się, że to nie dom odwiedzały duchy. Nawiedzona jest ta rodzina. Po przeprowadzce w nowe miejsce, daleko od domu, po którego ścianie spłynęło tyle krwi, Katie i jej rodzina próbuje rozpocząć nowe życie w spokojnym Palo Alto, w słonecznej Kalifornii. Ale słońce wybrzeża nie rozjaśniło mroku tajemnic, które sprawiają, że duchy podążają za rodziną Katie. Budżet tego filmu wynosi 26 milionów dolarów. Strategia mistrza. Światem sportu wstrząsnęło, kiedy okazało się, że wszystkie sportowe dokonania Lance Armstronga, łącznie z wielkim powrotem na szczyt kariery po walce z chorobą, to wynik świadomego używania środków dopingujących. Zobaczcie, jak powstała Strategia Mistrza, film, który opowiada nie tylko o samym Armstrongu, ale także o Davidzie Walshu, człowieku, który pomimo niechęci środowiska ujawnił i udowodnił dopingowy przekręt. Cień Latarni Morskiej. Na niewielkiej wyspie położonej na Morzu Bałtyckim, gdzieś między Szwecją a Finlandią, znajduje się latarnia morska, którą obsługuje latarnik Hasselbond. Mieszka na wyspie wraz z żoną i dwojgiem dzieci. Pewnego dnia na wyspie pojawił się Karl Berg, chłopak, który ma zostać asystentem Hasselbonda. Chłopak zamieszkuje wraz z rodziną latarnika. Z upływem kolejnych dni zaczyna odkrywać prawdę o mężczyźnie. Film zdobył nagrodę Juicy oraz 3 nominacje. Dark Was the Night. Maiden Woods to opuszczone i ciche miasto położone wśród lasów północno-wschodniej Ameryki. Coś jednak czai się w lasach otaczających wyizolowaną społeczność. Zjawiska, zniknięcia, przemoc, wszystko nazywane folklorem aż do dziś. Po tym, jak wycinki lasu niszczą jego zasoby, Paul Shields, szeryf Maiden Woods, zaczyna śledzić dziwne zdarzenia, podejrzewając, że to jakieś czarty. 6 miesięcy wcześniej szeryf traci najstarszego syna i od tamtej pory cierpi, winiąc się za jego śmierć. W miarę postępu śledztwa stawia czoło swoim demonom i odkryje prawdę, która kryje się w folklorze. Stacja Łączność. Obwód w sieci marzeń.